Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące m.in. wydarzeń w Kazachstanie, zmian w kodeksie karnym czy przyszłości naszej złotej pani. Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Wojtek Reichel. Panie Stanisławie, czy rozdruby w Kazachstanie to robota CIA? Czy fakt, że tak zwany nowy jedwabny szlak przebiega przez Kazachstan, Rosję i Białoruś, nie pozwala doszukiwać się w tym motywów dla przynajmniej kilku wydarzeń ostatnich lat? Pozdrawiam ciepło i tutaj pan Reichel podaje linki do rozmaitych publikacji i map nowego jedwabnego szlaku. No wszystko się zgadza. Myślę, że można się doszukiwać motywów. O ile mi wiadomo, to wyjaśnienie rozrób, jak to pan nazywa, w Kazachstanie jest takie, że tamtejsze służby podjęły próbę obalenia władzy konstytucyjnej. No, ale służby też ktoś mógł inspirować. Warto przypomnieć, co Rzymianie na ten temat mówili. Otóż Rzymianie powiadali Beatus Quitenet, czyli no i zrobił Beatus Quitenet, to nie ta sentencja, przepraszam, tyle tych sentencji, że już mi się mylą. Is fecit qui prodest. Ten zrobił, kto skorzystał. Na razie skorzystali niewątpliwie Rosjanie, bo pod pretekstem przywracania porządku, zresztą na zaproszenie tych kazachskich władz, wkroczyli, jak to się mówi, armia rosyjska wkroczyła do Kazachstanu. No zobaczymy, jak długo będzie tam pilnowała porządku, ale w największym skrócie powiem tak, że Amerykanie chcieliby, no plan minimum to jest taki, żeby Rosja ogłosiła neutralność w sytuacji, kiedy Stany Zjednoczone będą przystępowały do ostatecznego rozwiązania kwestii chińskiej. Z punktu widzenia rosyjskiego to jest bardzo korzystne, dlatego że zbytni wzrost chińskiej potęgi wcale nie musi być w Rosji dobrze widziany. No a poza tym sytuacja idealna to jest taka, kiedy Amerykanie z Chińczykami biorą się za łby, a Rosja stoi z boku i się przygląda. Ale nie można wykluczyć też tego, że prezydent Biden przy pomocy CIA na przykład próbował realizować plan maksimum. A plan maksimum jest jaki? A że Rosjanie z Chińczykami wezmą się za łby, a Stany Zjednoczone będą się temu przyglądały. No i jeżeli rzeczywiście Kazachstan dostanie się znowu pod wpływ rosyjski, to znaczy już tak jak Białoruś, no to znaczy tylko tyle, znaczy nie tylko tyle, ale między innymi tyle, że Rosja, granica Rosji z Chinami wydłuży się o ponad 1500 kilometrów. No to rzeczywiście tutaj szanse konfrontacji są trochę większe się stają, ale jak będzie, to zobaczymy. Pan Bożydar Rogala. Uszanowanie, panie Stanisławie, małżonka ukochanego premiera sprzedaje nieruchomości we Wrocławiu. Menedżer wszechczasów Obajtek też czegoś się wyzbywa, więc krótko w żołnierskich słowach. Czy złote dzieci PiS zaczęły już spierdalać na z góry upatrzone pozycje, czy może mamy jeszcze trochę czasu? No, proszę pana, to jest słownictwo, bojowe zawołanie pani Marty Lempart. No, ja myślę, że w przypadku tutaj takich rozważań politycznych, to może powinniśmy się powstrzymać przed takimi hasłami, ale nie o to chodzi. Myślę, że nie, pan Obajtek tam niczego się nie wyzbywa, przeciwnie, buduje największe przedsiębiorstwo w dziejach świata, także myślę, że inne zresztą wydarzenia, inne bo zresztą symptomy wskazywałyby może na to, że rząd dobrej zmiany i cała ekipa nie liczy się z ewentualnością utraty władzy. No tego nie można wykluczyć, dlatego że nieprzejednana opozycja właściwie
nie jest w stanie stworzyć żadnej alternatywy dotychczas. Jej nie stworzyła, no i małe prawdopodobieństwo, że ją stworzy. I to jest największa siła, to jest największy atut i naczelnika państwa, i obozu dobrej zmiany. Pan Michał Sobstyl. Szanowny panie Stanisławie, przeczytałem pański felieton z 8 stycznia, gdzie powołał się pan na artykuł 172 kodeksu Makarewicza. Chodzi o kodeks karny z 1932 roku, przypominam. Czy według pana sensownym byłoby zastąpić artykuły 196 i 197 obecnego kodeksu karnego artykułami 172, 174 kodeksu Makarewicza? Pozbylibyśmy się w ten sposób, według mnie, niefortunnego pojęcia uczuć religijnych, które postępakom zasłania materię czynu zabronionego, wytrącając im z ręki argumenty, że uczuć nie sposób zdefiniować, a co za tym idzie obrazić. No myślę, że to nie jest dobry pomysł, dlatego że co mówił kodeks karny z 32? Tam był przepis, na który ja się powoływałem. Kto publicznie Bogu bluźni, podlega karze i tak dalej. No to też takie zarzuty byłyby ze strony ateistów podniesione, że nie można zbluźnić komuś, kogo nie ma, prawda? No to i tak samo jak uczucia religijne, to przynajmniej nie można zaprzeczyć ich istnieniu. Można tylko się powoływać na trudności w ich zdefiniowaniu, natomiast niepodobna zaprzeczyć ich istnieniu, bo uczucia religijne niewątpliwie istnieją. W związku z tym wydaje mi się, że to nie jest takie złe rozwiązanie. I drugie pytanie. Czy nasza złota pani uda się na polityczną emeryturę do parlamentu eurokołchozowego? No zobaczymy. Zobaczymy. Na razie nasza złota pani musi odpocząć, a myślę, że musi odpocząć po trudach tylu kadencji urzędu kanclerskiego, kiedy sprawowała funkcję naszej złotej pani, to musi trochę, że tak powiem, przyjść do siebie. No ale no, myślę, że wzorem innych kanclerzy i ministrów, i niemieckiego kanclerza Schrödera, i francuskiego ministra Fiona, może jeszcze jakieś inną przyszłość sobie tutaj planuje. Pan Wojciech Sołtys, najmilejszy panie Stanisławie, czy długi marsz przez instytucje mógł ogarnąć także Kościół? Pozdrawiam i dziękuję z góry za odpowiedź. No obawiam się, że nie tylko mógł, ale i ogarnął. Obawiam się, że nie tylko mógł, ale i ogarnął, na co by wskazywały rozmaite takie wydarzenia, no chociażby te kontrowersyjne wydarzenia, które towarzyszą pontyfikatowi jego świątobliwości Franciszka, no i które wstrząsają Kościołem katolickim. Zwracam uwagę, że to są głównie dokazywania ze strony duchowieństwa i to wyższego. Także długiego marszu przez instytucje tu wykluczyć niepodobna. Przeciwnie, jest to bardzo prawdopodobne. Pan Daniel. Szanowny panie Stanisławie, czy są jakieś plusy dodatnie reformacji? No są. Po pierwsze takie, że reformacja sprawiła, iż ludzie bardzo się zaczęli interesować, a nawet przejmować kwestiami religijnymi, o czym świadczyły wojny religijne. Ale jeszcze drugi plus dodatni reformacji, mianowicie kontrreformacja. Kontrreformacja zaowocowała nie tylko wykształceniem się pewnego typu pobożności, ale również bardzo takimi ważnymi dokonaniami w dziedzinie literatury i w dziedzinie sztuki, zwłaszcza rzeźby i malarstwa. No i na przykład Stanisław Cat-Mackiewicz kiedyś napisał, że
O tym, dokąd sięgała Polska, to kiedyś w dawnych wiekach, to świadczą barokowe kościoły na dalekim Zadnieprzu. To barokowe kościoły to jest właśnie ta sztuka, która pojawiła się w związku z kontrreformacją, no i kult oczywiście Matki Boskiej. I drugie pytanie. W jaki sposób nagłaśniać sprawy korupcji, której dopuszczają się urzędnicy państwowi? No, normalnie, no, przy pomocy mediów nagłaśniać. Nie wiem, jaki sposób inny byłby tutaj skuteczny czy pożądany. I trzecie pytanie, jaka jest Pana ulubiona dyscyplina sportowa? No ja już żadnych dyscyplin sportowych czynnie nie uprawiam, a jeśli chodzi o takie sporty, że tak powiem, które mi się podobają, które lubię oglądać, na przykład boks. Pan Krzysztof Żarnecki. Dzień dobry, szanowny panie Stanisławie. Chciałem pana zapytać o procesy norymberskie, a ściślej rzecz biorąc, co było podstawą prawną wszczęcia tych procesów? To był sąd zwycięzców nad pokonanymi, czy istniały rzeczywiście w ówczesnym prawie takie pojęcia jak zbrodnia przeciwko ludzkości, czy zbrodnia przeciwko pokojowi? I czy pańskim zdaniem generał Jodl, główny strateg Wehrmachtu, zasłużył na karę śmierci? No i tak, dlatego że to był sąd zwycięzców nad pokonanymi, ale właśnie stworzone zostały, jak ktoś woli, to podstawy prawne, ale jak ktoś woli, to pozór podstaw prawnych, właśnie w postaci takich pojęć jak zbrodnie przeciwko ludzkości czy przeciwko pokojowi. Także i tak było. No, warto zwrócić uwagę, że przedtem jeszcze takich ekscesów, jak na przykład masakra Żydów europejskich bez żadnego wojskowego powodu, no to wcześniej nie było, nikomu w ogóle nie przyszło do głowy, że coś takiego może być. No więc ludzie mieli ówcześnie do czynienia z sytuacją bezprecedensową, w związku z tym sam proces norymberski był takim precedensem. Czy pańskim zdaniem generał Jodl, główny strateg Wehrmachtu, zasłużył na karę śmierci? Szczerze mówiąc, nie pamiętam, o co konkretnie on był oskarżany, ale wydaje mi się, że to generał, znaczy jeżeli na przykład wydałby rozkaz, ale to chyba nie on, o komisarzach, no to inna rzecz, że jak pisze Erich von Manstein, komisarze, bo tu chodziło o to, czy obejmuje ich konwencja genewska, czy komisarzy chroniła konwencja genewska, czy nie, bo ten rozkaz o komisarzach to nakazywał ich natychmiastowe rozstrzeliwanie. A tymczasem oni no, byli częścią sił zbrojnych państwa wojującego. Ale generał Feldmarszałek Manstein zwraca uwagę w swojej książce Stracone zwycięstwa, że właściwie status taki prawny tych komisarzy to nie do końca był jasny, czy oni są żołnierzami, czy też są działaczami partyjnymi, którzy do armii są tylko delegowani. No ale to jeśli nawet tego typu, nie wiem czy generał Jodl wydawał takie rozkazy czy nie, nie wiem, musiałbym tutaj sprawdzić materiały procesu norymberskiego dotyczące generała Jodla, a no, to wymagałoby z mojej strony trochę czasu. Pan Frank Kaptur. Czy Wojsko Polskie powinno zabezpieczyć Polaków żyjących na Wołyniu, Podolu czy we wschodniej Małopolsce przed ponowną rzezią, jaka się wydarzyła w 1943 roku w razie wojny rosyjsko-ukraińskiej? Myślę, że po pierwsze polskie wojsko nie bardzo byłoby w stanie tego dokonać, a po drugie w ogóle polskie wojsko przecież na Ukrainie nie stacjonuje. No gdyby tam wtargnęło, no to by
po prostu ze strony, by po prostu wzięło udział, Polska by wzięła udział w działaniach zbrojnych przeciwko Ukrainie, więc nie, w obecnej sytuacji jest to po prostu niemożliwe. A poza tym nie wiem, czy wojna rosyjsko-ukraińska akurat musiałaby doprowadzić do jakiejś rzezi Polaków. No, wykluczyć tego nie można nigdy na tym świecie pełnym złości, ale nie wydaje mi się. Ukraińcy mieliby wtedy całkiem inne i większe zmartwienia. I pan Kazimierz Spaczyński. Czy już po kryjomu płacą etkom? No nie wiem, jak po kryjomu, to skąd miałbym wiedzieć takie rzeczy. I tym wyrazem niepewności kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu. Proszę bardzo. Prośbę do Pana, żeby Pan może paru słów, bo ten temat prawdopodobnie bardzo szeroki. Chodzi o spotkanie CIA i polskich służb socjalnych w Moskwie. Przypomina Pan sobie ten temat? To Pan ruszał na YouTubie. To nie w Moskwie, to nie w Moskwie. Chyba pan ma na myśli konferencję MOST 18 czerwca 2015 roku w Warszawie. W Warszawie? Tak. To to nie była, to była międzynarodowa konferencja, ale nie z udziałem CIA, tylko z udziałem funkcjonariuszy Mossadu. Izraelskiego tak, Mossadu. Tak, tak, to było związane tak, z Mossadem. No, tak, tak, Mossadem, więc to, tak. Więc to trochę tak jak, tak, to tak jak Radia Erewań się zwrócił słuchacz i powiedział tak, czy to prawda, że w Moskwie rozdają samochody? A Radio Erewań powiedziało tak, ale nie w Moskwie, tylko w Leningradzie i nie samochody, tylko rowery i nie rozdają, tylko kradną. Ale poza tym się wszystko zgadza, tak. Że to było mocne, bo tam doszło do porozumienia, bo to przed wyborami było. I to tak, tak, proszę pana, ale to nie w Moskwie, tylko w Warszawie. Tak, to była międzynarodowa konferencja MOST, moim zdaniem bardzo ważne wydarzenie polityczne, którego skutki odczuwamy i będziemy odczuwali prawdopodobnie jeszcze długo. Pretekstem dla konferencji MOST były takie wspominki w 25. rocznicę uruchomienia transportu rosyjskich Żydów do Izraela przez Warszawę. Polska wtedy utworzyła w tym celu jednostkę GROM, która miała ochraniać te transporty, a przy okazji, o czym się głośno nie mówiło, pilnować, żeby po drodze nie wysiadali, tylko jak do Izraela dolecą, to już potem niech tam sobie robią co chcą. Już za chwilę do tego dojdę. No i to był pretekst. Natomiast celem tej konferencji było przedstawienie Amerykanom przez przedstawicieli najważniejszych ubeckich dynastii tutaj w Polsce, przedstawienie Amerykanom oferty, bo w 2015 roku było, chyba w 2013 roku było już wiadomo, że Stany Zjednoczone wracają do aktywnej polityki w Europie. Kiedy przechodzi pod kuratelę innego, no to co się wtedy dzieje? Przekształca w tym państwie mniejszym scenę polityczną pod kątem potrzeb swojej polityki w tym rejonie. Widzę, że muszę od Adama i Ewy zacząć, skoro pan tak drąży temat. Tak, więc zacznę od słynnego resetu w stosunkach amerykańsko-rosyjskich, którego dokonał prezydent Obama 17 września 2009 roku. Prezydent Obama wycofał Stany Zjednoczone z aktywnej polityki w Europie Środkowo-Wschodniej. No i tę próżnię polityczną, jaka się wytworzyła w rezultacie tego resetu, wypełnili strategiczni partnerzy, czyli Niemcy i Rosja.
I wydawało się, że już tak będzie, że już tak będzie, ale na skutek zawodu doznanego w Syrii prezydent Obama zresetował swój reset w 2013 roku i Stany Zjednoczone wróciły do aktywnej polityki w Europie Wschodniej. W związku z czym Polska ponownie przeszła pod kuratelę Stanów Zjednoczonych, no i wymagało to i rozpoczęło się przebudowywanie sceny politycznej pod kątem potrzeb amerykańskiej polityki w Europie Wschodniej. Jak Państwo pamiętacie, trzej kelnerzy zawiązali straszliwy spisek przeciwko III Rzeczypospolitej, zaczęli podsłuchiwać dygnitarzy Platformy Obywatelskiej, nie tylko nagrali 900 godzin w różnych knajpach warszawskich, ale 700 godzin nagrali też w rezydencji pana premiera Tuska, gdzie kelnerzy mają bardzo utrudniony dostęp. Więc ja podejrzewam, że kelnerom musieli pomagać jacyś pierwszorzędni fachowcy. I od początku 2014 roku, ciekawe, że kelnerzy podsłuchiwali tylko dygnitarzy Platformy Obywatelskiej, innych nie. I od 2014 roku te materiały z podsłuchów zaczęły przenikać do mediów, kompromitując Platformę Obywatelską i prowadząc do obniżenia notowań Platformy Obywatelskiej w opinii publicznej. Ale nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej. Kiedy, jak to ja nazywam ich, stare kiejkuty, zorientowały się, że no tym razem już Polska na dobre przechodzi pod amerykańską kuratelę, to też się zapragnęły znaleźć na liście, proszę się nie obrazić za sformułowanie, którego użyję, ale to jest cytat, na liście naszych sukinsynów. Bo na czym to Amerykanie używają takiej terminologii, jak jakieś państwo przechodzi pod kuratelę amerykańską, no to oni tam osadzają przy władzy tak zwanych naszych sukinsynów. A sukinsynów jakichś takich nie naszych, to tam odsuwają. W związku z tym w tym celu właśnie była zorganizowana międzynarodowa konferencja naukowa MOST, żeby zaproponować Amerykanom, by starych kiejkutów też wpisali na listę naszych sukinsynów, a ubecy z Izraela to żyrowali, że wpiszcie, fajni chłopcy są, tak. No i tak się chyba stało, a na to właśnie, że tak się stało, to wskazuje ta wojna polityczna, którą mamy. Bo gdyby tak się nie stało, gdyby stare kiejkuty nie zostały wciągnięte na listę naszych sukinsynów, to żadnej wojny politycznej by nie było. Każdy ubek by się ratował na własną rękę, udawałby go, że go nie ma. W ogóle by się nie pokazywał. A skoro się pokazują, skoro tutaj... No i Amerykanie być może postawili tym ubeckim dynastiom, starym kiejkutom, ja tak, no możemy was wpisać, ale pokażcie, co potraficie. Czy w ogóle warto was wpisywać? I oni, tak jak kiedyś w dawnych czasach, jak jakiś czeladnik chciał się wyzwolić na majstra, to co wykonywał? Majstersztyk. Taką jakąś pracę pokazywała, jakie to on ma umiejętności. I stare kiejkuty wykonały majstersztyk w postaci partii nowoczesnej pana Ryszarda Petru. No proszę, my na poczekaniu potrafimy z niczego stworzyć partię. Tam jakieś tam konfidentów odkomenderowali, dali im rozkaz w prawo zwrot do pana Petru odmaszować i panienki różne takie tam, to piękne. Ja to jak dzisiaj jadąc tutaj słuchaliśmy różnych panienek z nowoczesnej, to ja tu kolegom powiedziałem, że chyba przedwcześnie w Polsce zlikwidowano kary cielesne. Chyba przedwcześnie, bo
jakby jedną z drugą tak ktoś wybatorzył porządnie, to byś z innego klucza ćwierkała, no bo nie wygadywałaby takich głupstw. A tak, no to już nic ich nie hamuje i po prostu wygadują duby smalone, że aż po prostu skóra cierpnie. I to, bo to rzeczywiście w Konstytucji jest wpisany zakaz kar cielesnych. Nie wiadomo, czy to dotyczy tylko władz państwowych, publicznych, czy też rodziców, bo z drugiej strony jest zapis, że rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Więc jak któryś rodzic jest przekonany, że kary cielesne pełnią istotną funkcję wychowawczą, to co, wolno mu czy nie wolno mu? A jak jest zakaz bezwzględny kar cielesnych, to widać wyraźnie, że autorzy Konstytucji mieli dobre chęci, ale nie mieli precyzji dostatecznej, więc to nie... Dzisiaj usłyszałem, że musi wyjść ustawa, która zezwoli producentom żywności sprzedawać swój własny towar. No to fajnie, to pięknie. To i tak jeszcze szczęście, i tak szczęście od Boga, że nie ma jeszcze, nikt nie wpadł na pomysł, żeby wydać ustawę, że wolno nam oddychać powietrzem. Bo ja to mówię z pewnym lękiem, dlatego że jeszcze za komuny pierwszej, kiedy tam mieliśmy taki zwyczaj, żeby się natrząsać z tych partyjniaków, to Jan Lityński przestrzegał nas, i to zostało potem sformułowane jako prawo Lityńskiego, że nie mówcie tego głośno, bo jak oni usłyszą, to zaraz to zrobią. Więc ja dlatego mówię o tej ustawie o oddychaniu powietrzem trochę z pewną obawą, że oni to zrobią.